Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita. Gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Przyjdź, Duchu Światłości, przez Maryję, Matkę Światłości, abyśmy byli uczniami światłości, abyśmy kierowali się miłością do Boga, do naszych bliźnich, czyniąc miłosierdzie wszystkim potrzebującym i zranionym. Przyjdź i błogosław tą naukę, błogosław nasze umysły, serca, abyśmy słuchali. Błogosław też, proszę,
tą homilię, którą wygłoszę w imię Jezusa, w imię Maryi, przez jej serce przyjdź. Szala Maria, Maria Vesol, Mala Farachenon, Adonai Malachenon, Ichatol Halacheshalen, Adonai, Adonai, Adonai Maria. Dzisiejsza Ewangelia powstała w ramach odpowiedzi Pana Jezusa na zapytanie jednego z uczonych w prawie, który nie miał czystej intencji, zadając pytanie Panu, bo jest napisane, że wystawiał Jezusa na próbę. Nie jest dobrze wystawiać Boga na próbę, właściwie to jest grzech. Wystawiać Boga na próbę to obrażać Go, to znaczy nie ufać Mu. To znaczy wątpić w Boga i to, co Bóg mówi. Ale Pan Jezus się nie obraża, nie gniewa. Widzicie, że ten człowiek jest w duchowym zamęcie, że chce Pana Jezusa na słowie przyłapać. Odpowiada Pan Jezus na pytanie tego człowieka: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Ty wiesz, jak osiągnąć życie wieczne. Jesteś nauczycielem i mówisz o życiu wiecznym. Mówisz tak, jakby to było łatwe i proste. Ale tak naprawdę, jak to zrobić? Co uczynić, aby to życie wieczne stało się moim udziałem? Życie wieczne, czyli szczęście wieczne. Życie bez końca z Bogiem i w Bogu. Życie w niebie. Nazywa Jezusa nauczycielem, czyli tym, który naucza, poucza, poprawia, wychowuje. I ma rację, dobrze, że nazywa Pana Jezusa takim tytułem. A więc niechcący może przyznaje, że mimo wszystko chce być uczniem Jezusa. Może takim niesfornym, buntowniczym, ale chce być w szkole Jezusa. Pan Jezus więc odpowiada pytaniem, co jest napisane w prawie, jak czytasz, co mówi Pismo Święte na temat życia wiecznego, jak je osiągnąć. I ten, skoro jest uczony w prawie, czyli uczony w piśmie, zna doskonale te teksty, które są najważniejsze w prawie, w Piśmie Świętym. Więc odpowiada tekstem, które to słowo było wymawiane przez Żydów rano i wieczorem. Wszyscy pobożni Żydzi odpowiadali na Słowo Boże tym tekstem. To znaczy, wierząc, że Słowo Boże mówi nam o życiu wiecznym, i oni ten fragment Pisma Świętego stosowali w modlitwach porannych i wieczornych. Czyli będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Zdali to na pamięć. Mieli też taką szkatułkę, w której był zwój tego fragmentu Pisma Świętego umieszczoną, przywiązaną w czasie modlitwy do czoła, do głowy. Więc znali ten tekst na pamięć. Więc on wyrecytował ten tekst, mówiąc, że właśnie miłość Boga i bliźniego, że to jest prawie najważniejsze. Czyli, żeby osiągnąć życie wieczne, to miłość do Boga sercem, duszą, umysłem, całą mocą i miłość do bliźniego i także do siebie samego. Ma miłować bliźniego jak siebie samego. Czyli odpowiedział właściwie sam sobie na pytanie, które zadał Panu Jezusowi. To jest życie wieczne. Więc Pan Jezus pochwala go. Widzisz, więc wiesz, jak osiągnąć życie wieczne. Dobrze odpowiedziałeś. Pan Jezus więc chwali go jako pojętnego ucznia. To czyń, a będziesz żył. Nie potrzeba niczego więcej.
jeżeli będziesz to wypełniał, będziesz żył prawdziwym życiem już tu na ziemi, duchowym i wiecznym w niebie, które ja otworzę również dla ciebie po swoim zmartwychwstaniu. Ale ten człowiek jest taki nie do końca zadowolony z tego, że właściwie sam sobie odpowiedział, bo Pan Jezus go również zapytał na to wcześniejsze pytanie, jak osiągnąć życie wieczne. On się tłumaczył, usprawiedliwia, no dobrze, wiem, Bóg jest w niebie, mam Go miłować, ale kto jest moim bliźnim? Czy Izraelita, czy każdy człowiek? Bo było przekonanie w tych kołach żydowskich teologów, specjalistów od prawa, od Pisma Świętego, że bliźnim jest tylko Żyd, Izraelita. Czyli ten, kto wierzy w Boga jedynego. To jest mój bliźni, mam go miłować. A to znaczy, że tylko taka miłość do swojego narodu ma być. Jeżeli ktoś jest poganinem, nie należy do mojego narodu, mogę go nie akceptować, mogę nawet go nienawidzieć. Ale przecież są nawet w tamtych czasach przypadki pogan, którzy byli miłosierni, dobrzy, łagodni, o wiele bardziej niż wielu Żydów. A więc Pan Jezus teraz odpowiada na to pytanie. Bo ten człowiek albo rzeczywiście nie zdawał sobie sprawy, kto jest do końca jego bliźnim, albo wiedział, że chodzi o to, że bliźnim jest każdy człowiek, ale chciał się może jeszcze upewnić, ta odpowiedź Pana Jezusa, która była też pytaniem, potem jeszcze Pan Jezus to potwierdził, że On zna prawo, zna, że miłość do Boga bliźniego jest najważniejsza. Wiedział, że ten człowiek jednak potrzebuje wyjaśnienia, dodatkowego słowa. I nie tylko on, ale także wszyscy inni, którzy mają podobne wątpliwości. Więc Pan Jezus, żeby nie było żadnych wątpliwości, wyjaśnia. Opowiadając przypowieść o pewnym człowieku, który schodził z Jeruzalem do Jerycha. Jerozolima została wybudowana na górze, a Jerycho było, można powiedzieć, w takiej dolinie, czyli niżej położone miasto. Schodził z Jeruzalem do Jerycha. Jeruzalem, miejsce Boga, miasto Boga, świątynia Boga w centrum, a Jerycho to kiedyś pogańskie miasto wielkie, które zostało zdobyte, ale tak naprawdę przez modlitwę, nie przez siłę fizyczną. Rozpadło się pod wpływem zaufania i wiary w Boga i modlitwy ludzi, którzy 7 razy okrążyli to miasto i głośno wołali do Boga za 7 razem. To miasto się rozpadło. Potężne, silne miasto, ale pogańskie. Więc ten człowiek schodzi do Jerycha, czyli jakby odchodził od Boga i szedł w stronę pogaństwa. Z miasta Boga do miasta pogańskiego. I tam pojawiają się zbójcy, wpada w ich ręce. Czyli źli ludzie, zbrodniarze, przestępcy. Nie wiadomo, kim do końca był ten człowiek. Nie znamy jego imienia. Dlaczego schodził do Jerycha? Dlaczego nie został w Jerozolimie? A może Jerycho to było jego miasto rodzinne? Może to był poganin, który udał się do Jeruzalem w celach kupieckich, a może nawet był w świątyni, żeby może pomodlić się nawet do Boga. Nie wiemy. Ale wpadł w ręce zbójców. Ci go obdarli, okradli go, zabrali mu wszystko, na dodatek jeszcze go poranili w taki sposób, że był półumarły, czyli konający. On konał. I odeszli, zostawili go w takim strasznym stanie. Czyli znęcali się nad tym człowiekiem. Dręczyli go. Nie dość, że go właśnie pozbawili mienia. Przecież mogli go pozbawić mienia i zostawić. Więc widzimy, że ci ludzie byli bardzo źli, bardzo przewrotni, okrutni.
bez serca, bez żadnych objawów uczuć ludzkich. Nie mieli żadnych skrupułów, żeby tak niewinnego człowieka potraktować. A więc ten człowiek cierpi, kona. I co się dzieje? Niby przypadkiem przychodzi tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Kapłani w Starym Testamencie to ludzie odpowiedzialni za kult Starego Testamentu, za różne obrzędy, za różne nabożeństwa, za składanie ofiar, palenie kadzidła i tym podobne. Czyli ci, którzy byli pozornie najbliżej Boga w świątyni w Jeruzalem. I znał świetnie prawo Boga, które wzywało też do okazywania miłosierdzia cierpiącym bliźnim. Ale zobaczył tego człowieka poranionego, który jęczał z bólu, konał i minął. Jaki brak serca, brak uczuć, żadnego zainteresowania. Ten człowiek był tak samo zły i nieczuły jak ci zbójcy. Nie okazał miłosierdzia, współczucia. On nie chciał sobie stwarzać jakichś problemów, bo musiałby się tym człowiekiem zająć, opiekować, opatrzyć. Może zapłacić za jakieś lekarstwa za tego człowieka, może go nakarmić. Nie chciał mieć problemów. Albo po prostu to był właśnie człowiek bez serca. To, że ktoś cierpi, choruje, kona, to mnie to nie interesuje. Może po prostu za chwilę umrzeć. Co mnie to interesuje? Ja mam swoje sprawy do załatwienia. Nie wiadomo, czy ten człowiek szedł z Jerycha do Jerozolimy. Jeżeli był w Jerychu, co tam robił w pogańskim mieście? Podobnie również pojawia się tam Lewita, który przyszedł na to miejsce, zobaczył tego biedaka, minął go. Też nieczułość, brak serca. Lewici byli odpowiedzialni też za świątynię Pana i wszystkie naczynia, wszystkie jakieś też sprawy związane z porządkiem, nie tylko w świątyni, ale przy świątyni. Może powiedzieć, że byli tacy to porządkowi, którzy też znali dobrze prawo Boga. Byli przeznaczeni do tego, żeby być odpowiedzialni właśnie razem z kapłanami, którzy też pochodzili z rodu pokolenia Lewitów, żeby właśnie służyć Bogu. On też nic nie zrobił. Taki, można powiedzieć jeszcze od innej strony, taki kościelny czy ministrant, tak byśmy powiedzieli naszym językiem, ale też on nic nie reaguje. Idzie dalej, swoją drogą. Bo być może ten człowiek był poganinem, który konał. Może było widać to po jego ubiorze. A może to był też Żyd. Ale ci, którzy widzieli go, Lewita, kapłan, nie wypełniali prawa miłości i miłosierdzia. Znali prawo, ale nie wypełniali je. A nagle pojawił się poganin, Samarytanin. Wędrując, przyszedł również na to miejsce. Niby przypadkiem. I ten człowiek zobaczył tego konającego, cierpiącego swojego bliźniego. Wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany. U tamtych ludzi nie było żadnego wzruszenia. Zobaczyli, minęli. Ten zobaczył i głęboko sercem wzruszył się, widząc, że ten bliźni jest tak poraniony, tak udręczony. I nie był przymuszony do tego, żeby mu pomóc. On czuł potrzeby miłości. On czuł potrzebę, aby okazać miłosierdzie, aby zbliżyć się do tego biedaka, poranionego, aby mu opatrzył.
wybaczyć mu rany i opatrzył jego wszystkie rany. Zajął się nim. On nie znał prawa żydowskiego, ale prawo duchowe Boże było mimo wszystko wyryte w jego sercu, bo tak jak głosi nauka Kościoła pod wpływem nauk świętego Pawła, że nawet człowiek, który nie jest chrześcijaninem, w sercu ma wyryte prawo dekalogu, prawo Boże, żeby czynić dobro, a unikać zła, żeby okazywać miłosierdzie potrzebującym, zranionym, chorym, cierpiącym. Więc ten człowiek kierował się prawem miłości, miłosierdzia, które było wyryte w jego sercu przez Boga. Wzruszyć się głęboko, to znaczy pokazać, że jest się człowiekiem dobrym, miłosiernym. On to uczynił spontanicznie. Nie znał Boga, nie znał Jezusa, ale uczynił to, co by uczynił każdy uczeń Jezusa, prawdziwy uczeń Jezusa, by właśnie uczynił to. Wzruszył się głęboko, podszedł do takiego człowieka i opatrzył mu rany. Jeżeli widzę cierpiącego, udręczonego brata i siostrę, zewnętrznie, fizycznie cierpiących, to przecież wzruszam się. To powoduje też to moje współczucie, nawet ból, cierpię z tymi osobami, widząc ich cierpienie, ale są też również cierpienia wewnętrzne, rany wewnętrzne, nawet jeszcze bardziej bolesne, bo ukryte, nieznane często przed ludźmi. Jeżeli ktoś zna te głębokie rany wewnętrzne swojego brata i siostry, wzrusza się głęboko, to też jest objaw tym bardziej miłosiernego serca. Kto ma miłosierne serce, w taki sposób reaguje. Kto ma kamienne serce, widzi cierpienie, zranienia bliźnich i mija ich, odchodzi, lekceważy. A więc ten człowiek miał miłosierne serce. I dlatego były potem miłosierne czyny. Zalewał te rany oliwą i winem. Dwa takie płyny, które też miały charakter odkażający, przynosiły ulgę. Oliwa symbolizuje miłosierdzie, wino, miłość. Czyli miłość i miłosierdzie ten człowiek okazał temu poranionemu, konającemu. Oliwa także symbolizuje obecność Ducha Świętego, a wino sakrament miłości, czyli mszę świętą. Czyli ten bliźni, ten Samarytanin zaprowadził tego człowieka do źródła życia, do źródła uzdrowienia i ocalenia, do sakramentu miłości, żeby ten człowiek doświadczył uzdrowienia w Duchu Świętym poprzez ciało i krew Jezusa. Także mistycznie, duchowo również można tak to rozumieć. Człowiek, który przyjmuje Komunię Świętą, jest uzdrawiany ze wszystkich swoich ran głębokich, duchowych. A nawet się zdarza, że nawet może doświadczyć uzdrowienia fizycznego, bo przecież przyjmuje ciało i krew Chrystusa, Jego duszę i bóstwo. Więc ten sakrament miłości, msza święta, Komunia Święta nas uzdrawia. Oczywiście jest sakrament namaszczenia chorych, przede wszystkim do uzdrowienia, do wzmocnienia i uzdrowienia fizycznego, ale także duchowego, ale także przede wszystkim tego fizycznego. Kiedy wielu chorych cierpi, choruje, to dobrze jest zachęcać ich do tego, żeby przyjmowali sakrament namaszczenia chorych. Może nawet ten sakrament często przyjmować, nie tylko raz, nie tylko w jakimś stanie ciężkim, ale po prostu, kiedy się choruje, można poprosić o ten sakrament. I ten sakrament przynosi ulgę w cierpieniu, przyczynia się do uzdrowienia też fizycznego, nawet duchowego. I również sakrament uzdrowienia wewnętrznego, czyli sakrament pokuty, pojednania, sakrament miłosierdzia. To też jest sakrament uzdrowienia. Ale też szczególne uzdrowienia dokonują się właśnie, tak jak wspomniałem, jak ja zaznaczyłem, w sakramencie miłości, we mszy świętej. Ten człowiek wzruszył się głęboko. Czy tutaj nie ma też podobieństwa do Chrystusa? Chrystus, duchowy Samarytanin, kiedy widzi swojego przyjaciela,
Łazarza, który jest w grobie, który jest martwy, jest napisane, wzruszył się głęboko i zapłakał. To przecież Samarytanin, to sam Jezus. Nawet jeżeli by zdarzyło się, że w Kościele są ludzie, którzy powinni opiekować się zranionymi, poranionymi, konającymi ludźmi, duchowo i fizycznie, a nie robią tego, lekceważą, nie mają serca, to Jezus sam przyjdzie do ciebie, wzruszy się głęboko i uleczy ciebie. Opatrzy wszystkie twoje rany. Zaleje je oliwą miłosierdzia i winem miłości. Tak, On cię uleczy. Wzywa Jezusa, duchowego, nowego Samarytanina. On zajmie się tobą. A nawet, może tak być, że nawet nie będziesz go wzywać, wzywała, a On po prostu przyjdzie. Zobaczy, wzruszy się głęboko, podejdzie do ciebie i opatrzy ranę. Taki jest właśnie Jezus. Czy tego Samarytanina wzywał ten konający, cierpiący człowiek? Nie. On po prostu sam podszedł, sam to uczynił. I takim jest Pan. Pan Jezus teraz podchodzi do każdego z nas i opatruje rany, bo każdy ma rany. Każdy jest raniony. Zresztą wołamy przed przyjęciem Komunii Świętej, kiedy przychodzi przed przyjściem Pana, powiedz jedno tylko słowo, Panie. Powiedz słowo, a będzie uzdrowiona moja dusza. Czyli wyznaję, że jestem poraniony. Moja dusza jest chora, cierpiąca. Moje serce jest poranione, pełne ran. Przyjdź i uzdrów mnie, a będzie uzdrowiona moja dusza. A będzie uleczone moje serce. A również będzie uzdrowione moje ciało. Ten człowiek nie patrzy na to, że on ma jakieś sprawy swoje do załatwienia, że na tej trosce o tego bliźniego, tego poranionego straci, no bo straci oliwę, wino. On nie patrzy na to. To on patrzy o to, żeby tym zająć się tym człowiekiem, żeby mu pomóc w cierpieniu, żeby ten człowiek, żeby uratować go, żeby nie umarł na tym pustkowiu. Wsadza go więc na swoje bydle. I wiezie go do gospody. Tam go jeszcze pielęgnuje, opiekuje się jak lekarz, jak pielęgniarz. Taki jest właśnie Pan Jezus. Pan Jezus chce uzdrawiać ciebie w sercu Kościoła. Gospoda to Kościół Święty. W Kościele chce ciebie pielęgnować, leczyć. Tak jak wspomniałem, kiedy jest msza święta, komunia święta, ale również kiedy są różne modlitwy, uwolnienie, uzdrowienie, charyzmatyczne. W czasie tych modlitw też Pan Jezus działa. Też leczy ciebie, pielęgnuje, otacza troską, opieką. Więc ten człowiek, Samarytanin, jest wzorem miłosierdzia, miłosiernego podejścia do bliźniego. To sam Chrystus. A przy okazji właśnie też w czasie II wojny światowej, czy przed II wojną światową, naziści chcieli wyeliminować ze społeczeństwa ludzi ciężko chorych, niepełnosprawnych, kalekich i podając właśnie też powód do tego, argument, no, że utrzymanie takiego niepełnosprawnego kalekę, no to kosztuje tam tyle i tyle marek w ciągu roku, a jak się to oszczędzi, no to ile można kupić za to innych rzeczy, postawić różne budynki albo pomóc innym, których jest nadzieja, że się ich wyleczy. A to było właśnie pogańskie, bezbożne myślenie. Chrześcijanin nie patrzy materialnie, czy okazując miłosierdzie coś na tym straci, czy zyska. Jemu chodzi o dobro tego bliźniego. Duchowe, fizyczne, doczesne, ale przede wszystkim wieczne. I ten człowiek traci więc, bo płaci jeszcze 2 denary, następnego dnia daje gospodarzowi, miej o nim staranie. Jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Czyli pozornie traci, nic nie zyskuje. I na tym polega miłosierdzie. Ja dla bliźniego, cierpiącego, poranionego mogę uczynić wszystko w imię Jezusa, bo on tego potrzebuje. Mam, to cię dzielę, to daję. Nie patrzę na to, że stracę, bo mój bliźni cierpi. Mogę stać się nawet ubogim przez to. Ale mój bliźni na tym zyska.
wyzdrowieję. Jego ocalę, jemu pomogę, bo kocham bliźniego mojego, chociaż go nie znam, chociaż jest dla mnie może obcy, bo właśnie go nie znam, nie widziałem go wcześniej, ale przez to, że jest poraniony, cierpiący, jest mi tak bardzo bliski, tak bardzo go miłuję. Na tym polega miłosierdzie Jezusa, miłosierdzie chrześcijańskie, że tacy ludzie powinni nam być szczególnie bliscy, bo są naszymi bliźnimi. Tak może się zdarzyć, że nawet ktoś bliski fizycznie jest przy tobie, ale wewnętrznie jest duchowo daleko, bo nie rozumie twojej wiary, twojego życia duchowego, twojej miłości do Pana Jezusa, twojego pragnienia mszy świętej, komunii, twojego pragnienia sakramentów, pragnienia życia według nauki Pana. I odwrotnie, ktoś, kogo nie znasz, to się też zdarza, nawet na naszych spotkaniach, że przyjeżdżają osoby z różnych stron świata nawet, nie tylko Polski, pozornie się nie znają, ale przyjeżdżając tutaj, modlą się i czują, że ten drugi jest tak bardzo bliski. Chwila rozmowy i okazuje się, że jakby się znali zawsze. Jakby byli przyjaciółmi od wielu lat. Bo to właśnie ta modlitwa, to pragnienie Boga powoduje, że są sobie bliscy. Że są dla siebie braćmi, siostrami, przyjaciółmi w Duchu Świętym. Bo służą Bogu i kochają Go. Ale wróćmy jeszcze do Ewangelii, jeszcze o tych słowach Jezusa, że kiedy wróci, to odda Tobie. To Chrystus, który zmartwychwstał, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i kiedy przyjdzie, to wynagrodzi mnie, jeżeli ja będę czynił miłosierdzie wszystkim potrzebującym, okazywał miłość, to odda mi to, co ja wydałem, żeby troszczyć się o innych. Czyli jeżeli wydałem swoje życie, poświęciłem swój czas dla dobra moich bliźnich, tych właśnie poranionych, połamanych, konających, udręczonych, to Jezus mi odda, czyli wynagrodzi miłością za miłość. Oczywiście czynić dobro nie dla nagrody, chociaż nagroda będzie pewna, ale dla miłości do Jezusa i do tych bliźnich. Bo czyniąc miłosierdzie tym ludziom, czynię miłosierdzie i okazuję miłość Jezusowi, który w tych ludziach jest poraniony, cierpiący i konający. On jest w nich obecny, ukryty. On w tych ludziach jest obecny, czyniąc im miłosierdzie i miłość, troszcząc się o nich. Troszczę się o Jezusa, który w nich jest ukryty. Więc Pan Jezus pyta, opowiedziałem Ci tą przypowieść. Według Ciebie, z tych trzech, kto jest bliźnim tego poranionego, tego, który dostał się w ręce zbójców? I ten odpowiada, ten ostatni, ten Samarytanin, ten, który okazał mu miłosierdzie. Czyli, żeby nie kierować się względami jakimiś narodowymi, nacjonalizmami, że to jest Samarytanin, no to zły, albo poganin, a ja tylko pomogę Żydom. Nie. Albo w naszym przypadku tylko chrześcijanom pomogę. Nie. To jeżeli cierpi ktoś, kto nie jest chrześcijaninem, jest poganinem, a może nawet moim wrogiem, może nawet jest bezbożnikiem, może jest naprawdę wielkim grzesznikiem, ale jest poraniony, chory, cierpiący, to ja mu pomogę, bo jestem chrześcijaninem, bo jestem od Jezusa. Okazać miłosierdzie, okazać serce. Na tym polega miłość. I dzięki temu osiąga się życie wieczne. Bardzo prosto, bardzo łatwo. W taki sposób. Nie trzeba więc jakichś wielkich pokut, wielkich postów. Wystarczy miłosierdzie. Idź i ty czyń podobnie. Jeżeli więc uważasz, że jestem nauczycielem, że mówię prawdę, bo nim jestem, a chcesz osiągnąć życie wieczne, to okazuj miłosierdzie. Czyń podobnie jak ten Samarytanin, a osiągniesz życie wieczne.